Hej, dzisiaj zapraszam Was na moje zakupy książkowo-magowo-gadżetowe. Nie będą to wszystkie rzeczy, które kupiłam na wyjeździe albo pomiędzy wyjazdami, ale to, co chcę Wam pokazać, to czym się chcę podzielić z Wami. Pierwszą rzeczą będzie mój pierwszy pop tuxedo z serii Sailor Moon. Tuxedo wygląda przecudownie. Ja już mam jedną figurkę z Sailor Moon, to jest Sailor Venus, ale pop z tuxedo to jest po prostu cudo. I ta jego peleryna rozwiewająca się, oj, ja nie mogę. Były też wielkie zakupy w Primarku, gdzie wszystko, co kupiłam, było z Disneya. Piżama, bluza, bluzka, wszystko dosłownie. Więc Primark rządzi, jeśli chodzi o takie rzeczy. Kupiłam 3 książki. Stax, Emily Bennett, 9 studentów, 3 krwawe sporty i 1 śmiertelny weekend. Stwierdziłam, że może być ciekawie. The Loneliest Girl in the Universe, Lauren James. I ma przepiękną okładkę. Oraz Paper Cuts, Yvonne Collins i Sandy Rideout. Mam też 3 gazety, ale no one są takie zwykłe. To jest Marie Claire, Cosmopolitan oraz Vogue wrześniowy z Ameryki, który jest wielki. Dobra, Vogue'a Wam pokażę, bo on jest prześliczny i uwielbiam go już. Ja nigdy nie byłam fanką Vogue'a, ale to wydanie urzekło mnie mega. Vogue ma w sobie 4 okładki, jest mega gruby. I wszystkie 4 okładki są zrobione przez 4 różnych artystów. Więc mamy tak. Pierwsza. Druga. Trzecia jest... Taka i czwarta jest chyba taka najbardziej w moim stylu, czyli czarno-biała. Ale co kupiłam jeszcze przed wyjazdem? Coś, co może Was zainteresować i o czym chciałabym zrobić osobny film, czyli Japoński niegryzie z Edgarda. Kosztuje to tylko 30 zł, a wydaje mi się, że takie rzeczy fajnie jest po prostu mieć, jeśli się czymś interesuje. I chciałam sprawdzić, jak będzie wyglądać taki trochę inny sposób nauki. No i oczywiście zakupy mangowe. Mam 2 tomy Strażnika Domu Momochi, 10 i 11. Są one piękne i już się nie mogę doczekać kolejnych tomów. Mam Służącą Przewodniczącą, tom 15, Wstępny Mononoke, tom 3. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Bestia z ławki obok, tom 5. Coś, o czym bym chciała Wam za niedługo nagrać. Takie małe podsumowanie po 5 tomach. Spies and Wolves, tom 12. Noragami, tom 10. Ja uwielbiam Noragami i nie ma się z tym co kryć. Oraz coś, na co długo polowałam, naprawdę kilka lat. I kupiłam oczywiście od razu w całości, czyli hasło brzmi Sailor V. To jest przedsmak Czarodziejki z Księżyca. Zapraszam Was do komentowania i pisania, co Wy ostatnio sobie kupiliście, jaką mangę ostatnio przeczytaliście, albo książkę. A może kupiliście sobie jakiś super gadżet, kto wie. No. To na razie.